Moi kochani, piękne słowo daje nam dzisiaj Pan Bóg na początek dnia, tak na rozgrzewkę, takie dwa impulsy, dwie refleksje. Zacznijmy od tego dzisiejszego pierwszego czytania z księgi proroka Ozeasza. Ozeasz też był takim niezwykłym prorokiem, bo dostał on polecenie od Pana Boga, aby poślubił nierządnicę, która go zdradzała. I on mimo tego pozostaje wierny. I w tej księdze proroka Ozeasza mamy taki bardzo piękny, bardzo przejmujący obraz miłości Pana Boga do każdego z nas. Tej miłości na wzór małżeństwa. I prorok Ozeasz pięknie nam mówi o tym, że Pan Bóg jest zawsze wierny swojej obietnicy. Nawet jeśli Izrael, tak jak ta nierządnica, odchodzi od niego, Pan Bóg nie cofa swojego przymierza. Nie cofa swojej miłości, tylko posyła proroków, którzy przypominają Izraelowi Boże prawdy, Bożą miłość. A nawet jeśli odrzucają tych proroków, Pan Bóg jako ostateczny wyznacznik swojej miłości posyła swojego Syna. I to jest taki piękny impuls dla nas, że nawet jeśli my upadamy, my grzeszymy, my odchodzimy od Pana Boga i czasami ciągle w koło popełniamy te same grzechy, czasami sami siebie potępiamy, to ta miłość Pana Boga to jest miłość wierna. On zawsze na nas czeka i nawet o centymetr nie cofnie swojej miłości, swojego przymierza. Mamy taki piękny obraz dzisiaj w tym pierwszym czytaniu. Prorok Ozeasz pisze: miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Izrael ma takie ciekawe położenie geograficzne, że często o poranku przychodzą bardzo gęste chmury. Całe niebo zakryte jest bardzo gęstymi chmurami, także wydaje się, że zaraz będzie burza, zaraz spadnie deszcz. Ale to są takie poranne chmury. Z upływem dnia te chmury się rozstępują i świeci piękne słońce i ani grama deszczu z tych chmur nie ma. I Pan Bóg mówi, że Jego miłość jest wierna, ale ta nasza miłość jest jak te chmury. Ona jest często oparta na emocjach, jak rosa. Przychodzi, mamy nieraz słomiany zapał, chcemy się nawracać. I potem to w konfrontacji z tymi różnymi wydarzeniami, które przeżywamy, pęka jak taka mydlana bańka. I myślę, taki pierwszy impuls dla nas ważny z tej księgi proroka Ozeasza, żebyśmy właśnie starali się być wierni Panu Bogu. Czyli tej naszej wiary nie budowali tylko na czymś powierzchownym, na emocjach. Bo te emocje we wierze są czasami jak ta rosa, która może szybko zniknąć, jak te chmury. Jesteśmy napompowani, pełni jakichś duchowych przeżyć, ale później wracamy do swoich rodzin, do szkoły, do miejsc pracy i ta duchowa energia bardzo szybko znika. Właśnie psychologowie mówią, że emocje są podobne do fal. Fala przypływa, odpływa. Raz jest taka, raz jest inna. I emocje w swojej naturze nie są tym naturalnym budulcem wiary. One są ważne, bo my przez emocje też komunikujemy swoje odczucia. One są nam we wierze bardzo potrzebne, te duchowe, emocjonalne przeżycie. Ale jeśli tylko na tym się skoncentrujemy, to ta nasza wiara może być podobna do tych chmur o świtaniu.
Może być podobna do tej rosy, która szybko znika. A zobaczcie, miłość Pana Boga jest miłością wierną. I to jest takie też, myślę, wyzwanie dla nas, żebyśmy weszli w głąb wiary. Żeby nie było coś takiego, że tutaj na spotkaniu, jak jesteśmy, napełnimy się duchową atmosferą, dobrymi emocjami, a potem wrócimy do naszego domu i to wszystko pęknie jak bańka mydlana. I dlatego w wierze, jeśli to ma być wiara rzeczywiście wierna, stabilna na ten wzór miłości Pana Boga, to ta nasza wiara musi być cały czas pogłębiana i formowana. Mamy tutaj, myślę, dobrą okazję do tego, żeby spokojnie klęknąć, usiąść przed Najświętszym Sakramentem, żeby popatrzeć na nasze serce, na nasze pragnienia i żeby właśnie podjąć takie zobowiązanie, że będę tą moją wiarę pogłębiał przez formację. Tutaj bracia otwarli sklepik, nie robię teraz reklamy, ale można kupić jakąś dobrą książkę na temat wiary, jakieś medytacje na każdy dzień. Właśnie, żeby wejść w głąb. I dopiero wtedy, kiedy ta wiara jest pogłębiona, kiedy ją kształtujemy również nie tylko od tej strony emocjonalnej, duchowej, ale intelektualnej, dopiero taka wiara może być fundamentem, może być wierna i może być dla nas taką i siłą, i źródłem w konfrontacji z codziennym życiem. Bo emocje odejdą, raz na modlitwie się fajnie modli, raz przychodzi osłość duchowa, ale wiara to ma być fundament. Fundament, na którym ja buduję, który jest niezależny od tego, czy przychodzą deszcze, burze, nawałnice, czy świeci słońce, czy pada deszcz, ja mam mieć oparcie w Chrystusie. I to jest takie wyzwanie dla mnie, dla każdego z nas, żebyśmy właśnie nie tylko napełniali się emocjami, co w umiarkowanym stopniu jest dobre, ale żebyśmy właśnie formowali naszą wiarę. I dobrze, jakbyśmy takie postanowienie mieli, co mogę konkretnie zrobić, żeby codziennie, nawet jak jest jakaś oschłość, krok po kroku tą moją wiarę pogłębiać. I drugi obraz mamy dzisiaj z Ewangelii według świętego Łukasza. Znamy tą historię, może nie będę jej streszczał. Faryzeusz, celnik, jeden ma te sumienie totalnie zaciemnione, wierzy tylko w swoje siły i modli się, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie, jak ci zdziercy, cudzołożnicy, niesprawiedliwi. A celnik poznał swój grzech. Poznał, jaki jest naprawdę w oczach Pana Boga. Moi drodzy, ja myślę, że to jest taki bardzo dobry impuls do tego, żebyśmy też zadbali o formację swojego sumienia. Czym jest właśnie sumienie? Sumienie to jest to najgłębsze sanktuarium w naszym sercu, taka wewnętrzna nawigacja, wewnętrzny GPS, który wskazuje nam, co jest dobre, co jest złe. I tak czasami, jak w różnych samochodach mamy mapy, to niekiedy trzeba jechać do serwisu, żeby tą mapę zaktualizować, bo pojawiają się nowe drogi, jakieś obiekty infrastruktury. I to też jest taki obraz, że mamy właśnie to nasze sumienie aktualizować, pracować nad nim. Bo zobaczcie, przez sumienie my nie tworzymy rzeczywistości, ale ono jest takim narzędziem, które pomaga nam odkrywać obiektywne prawdy. Tak jak mamy, powiedzmy, fizykę. Fizyka nie wymyśla praw, tylko odkrywa prawa, które są zapisane we wszechświecie. Prawa grawitacji, inne różne prawa.
I to samo jest z prawem moralnym. Nasze sumienie nie tworzy tych praw, tylko odkrywa obiektywne prawdy, które dał Pan Bóg. I tutaj o to chodzi, żeby było to połączenie. Zobaczmy, jak dzisiaj żyje świat. Świat stawia człowieka przed Bogiem i mówi, ja jestem Panem, ja jestem kreatorem, ja sam tworzę prawa, Pan Bóg jest dla mnie nieważny. I do jakich tragedii to prowadzi? Niesamowitych ludzkich różnych dramatów, depresji, teraz nie będę się rozwodził. Moi drodzy, co nam pomaga w tym, żebyśmy właściwie kształtowali swoje sumienie? Żeby ono rzeczywiście pokazywało właściwą drogę. Nie własną, którą wybierzemy, tylko tą drogę, którą daje nam Pan Bóg. Na pewno taką pomocą w formacji tego sumienia, żebyśmy nie byli jak ten faryzeusz, jak współcześni ludzie, jest dobry rachunek sumienia. Czasami gdzieś mam jakieś takie rachunki sumienia jeszcze z dzieciństwa, z takiej książeczki komunijnej. Może warto, kiedy będę przygotowywał się do sakramentu pokuty, sięgnąć po jakiś rzeczywiście dobry rachunek sumienia. Czy dla młodzieży, czy dla dorosłych przeznaczony. Żebym miał pewien punkt odniesienia. W tej formacji sumienia pomaga nam modlitwa, regularna spowiedź, która też jest pewną formacją naszego sumienia. To jest właśnie wielki dar, który mamy, że możemy sięgać do swojego serca. Zobaczcie, jakie takie trzy niebezpieczeństwa grożą, kiedy to nasze sumienie jest źle sformowane. Tak króciutko. Możemy mieć tak zwane sumienie skrupulatne, też tego musimy się wystrzegać. To jest takie sumienie, które jest skoncentrowane tylko na grzechu. I to jest takie sumienie, które wszędzie widzi tylko grzech i zapomina o Bożej miłości. My czasami mamy z taką duchowością do czynienia, duchowością, która jest oparta tylko na strachu. Różne wizje apokaliptyczne, strach, grzech. I potem jest takie niebezpieczeństwo, że te nasze sumienie będzie się koncentrować tylko na grzechu. I za zasłony tego grzechu nie zobaczy Bożej miłości. Drugą taką skrajnością, też bardzo powszechną, to jest sumienie bardzo szerokie. To jest takie sumienie, jeśli człowiek nie podejmuje formacji, jeśli się nie spowiada, nie modli, to te sumienie zaciemnia obraz rzeczywistości. I po jakimś czasie, jak jakiś grzech popełniamy, nie spowiadamy się z niego, to my bardzo łatwo się do tego grzechu przyzwyczajamy. I już później nie mamy takiej lampki w sobie, takiej ostrzegawczej i te sumienie po prostu usypia. Jeśli uśpimy te sumienie w jednej dziedzinie, to ono automatycznie będzie się usypiało w innych. I wtedy stracimy tą wewnętrzną busolę, ten wewnętrzny GPS, który pokazuje nam prawdę. I taki trzeci obraz sumienia, które dzisiaj w Ewangelii widzimy, jest to tak zwane sumienie faryzejskie. Sumienie faryzejskie to jest takie sumienie, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii, że przepuszczacie wielbłąda, przecedzacie komara. Czyli to jest takie sumienie, które z małych grzechów robi niesamowite halo, ale poważnych grzechów w ogóle nie zauważa. Sumienie powykrzywiane. I też często tak jest, że niektórzy są zafiksowani na jakimś grzechu, nawet nie jakimś ciężkim. I tutaj widzą tragedię, ale żyją, widzimy niekiedy w rodzinach, w nienawiści do drugiego, w braku poszanowania i tego w ogóle nie zauważają. To jest też takie wielkie dla nas wezwanie i też wielki dar, jaki Pan Bóg nam dał, żebyśmy właśnie właściwie kształtowali te swoje sumienie,
bo to daje nam prawdę o sobie. A Pan Jezus mówi, że naszą wierzę możemy budować tylko na prawdzie, bo prawda nas wyzwoli. My się możemy zakłamywać, możemy czarować rzeczywistość, że tak nie jest, ale gdzieś głęboko w głębi naszego serca, naszej duszy będziemy taki zgrzyt odczuwać, że jednak się okłamujemy. A jeśli chcemy budować na prawdzie i rozpoznajemy swoje grzechy, to nie po to, żebyśmy się wbijali w poczucie winy, jacy my to beznadziejni jesteśmy, bo sumienie też wskazuje to, co jest dobre i piękne w nas, ale po to, żebyśmy oddali to, co złe, to, co nam ciąży, Bożemu miłosierdziu właśnie w sakramencie pokuty, w formacji, żebyśmy byli wewnętrznie wolni. Zobaczcie, bo Pan Jezus mówi w Ewangelii, że On daje nam pokój inny, jak daje nam świat. Ten pokój, który otrzymujemy od Pana Jezusa, to jest pokój niezwykły, pokój serca, który możemy właśnie tylko doświadczyć w prawdzie, jeśli oddamy Mu to, co grzeszne, słabe w sakramencie pokuty. Moi drodzy, takie dwa impulsy, żebyśmy dzisiaj troszkę o nich pomyśleli, może je przemodlili na adoracji. Właśnie pierwsze takie pytanie, bardzo konkretne na Wielki Post. Co ja mogę zrobić w tej codzienności szarej, zwykłej, kiedy wyjadę ze spotkania zorów, kiedy te emocje opadną? Co mogę zrobić, żeby każdego dnia krok po kroku pogłębiać moją wiarę? Nawet jak mi się nie chce, jak przychodzi oschłość. Co mogę zrobić, żeby wchodzić w głąb i budować to na skalę, na fundamencie? Może Pan Jezus podpowie nam w czasie adoracji w sercu, co mogę zrobić, żeby właśnie być jak skała, wierny, jak Bóg jest wierny nam. I ten drugi impuls właśnie, kiedy będę właśnie korzystał z sakramentu pokuty, to spróbuję sobie zrobić taki dobry rachunek sumienia, żeby stanąć w prawdzie, żeby formować te moje sumienie, żeby rzeczywiście to nie był mój subiektywny osąd, ale żebym się skonfrontował z prawdą Pana Boga o mnie i żebym zobaczył siebie Bożymi oczami. I z tymi dwoma myślami Was zostawiam. Amen.